to są mistrzostwa seniorów, czyli 50 plus. W tym roku trzeba albo skończyć, albo już mieć ukończone 50 lat co najmniej, lub więcej oczywiście, i wtedy można wziąć udział w tych zawodach. Widzimy, no, jest mnóstwo osób, które nawet mają powyżej 80 lat, są sprawni, w jakiś sposób przyjechali tu z odległych miejsc w Polsce, chcą grać, chcą się spotykać z ludźmi, no, trenują tak zwane szare komórki. Tak jak tu już na otwarciu powiedział starosta cieszyński, że no, potrafimy jako szachiści, bo ja też jestem byłym zawodnikiem, więc potrafimy coś przewidzieć do przodu. No, może nie jak wróżka czy jakieś tego typu sprawy, ale potrafimy logicznie myśleć, bo szachy tego uczą, i staramy się przewidywać, co może zagrać przeciwnik. Natomiast trzeba mieć na pewno cierpliwości dużo, no, dużo takiego zaparcia do samego szkolenia, bo to zresztą jak w każdym sporcie, powtarzanie pewnych rzeczy, czynności, no to wiąże się z taką monotonią. Szachy są taką po prostu dyscypliną sportu, która po prostu przede wszystkim pozwala człowiekowi tworzyć samemu tworzyć, bo nie tylko korzystamy z teorii, ale też po prostu pokazujemy własne pomysły, więc po części jesteśmy też również i twórcami, także, ale mówię, szachy są grą bardzo odpowiedzialną, bo niestety ponosimy odpowiedzialność za swoje decyzje. Zrobimy błąd, przegramy. Niektórzy psycholodzy nawet traktują szachy jako formę terapii dla dzieci, po prostu można powiedzieć nadpobudliwych, że poprzez szachy, poprzez mądrość szkolenia staramy się dzieci po prostu wyciszyć. W 1874 roku Murphy powiedział takie słowo: nauczcie swoje dzieci grać w szachy, a ich przyszłość możecie być spokojni. Szachy im pomagają w życiu, bo potrafią po prostu przenieść tą wyobraźnię na inne dziedziny życia. To jest bardzo ważną rzeczą. Gram w szachy dokładnie od 15 roku życia, czyli 52 lata. Zakochałem się w szachach od meczu z Paski Fischer, był taki mecz. Od tego czasu gram, no nie wiem, wszystkie moje dzieci umieją grać w szachy. No myślę, że to jest dobra sprawa dla dzieci, bo szachy rozwijają niezwykle.